Dobra, mordeczki. Witam serdecznie. Nowy odcinek vloga. Come on! Właśnie. Tak, to jest nasze. Widzicie, macie pozdrowienia. Z Watford. Także jedzie. O kurwa, mój monster! Oh shit! Oh my god! That's the perfect way to have it, the perfect time in the vlog. How to entertain my audience? Okay, ladies and gentlemen. Nie, a tak na poważnie to jedziemy właśnie do akademii. Dobrze, dobrze. Jedziemy, może będziesz rozumiał. What? He's from Bulgaria and maybe he will understand something. Bulgaria, Primureta. Primureta. Lazar Angelov. Lazar Angelov, yeah. Okej, w każdym razie jedziemy do akademii po szczegóły co do statku, bo tak szybko to minęło, że już jesteśmy w sumie dwa dni do końca kursu. Ja jestem mega podekscytowany, trochę zdenerwowany. Nie wiem co mnie czeka, muszę dzisiaj zrobić masę rzeczy. I pierwszy raz Wayne nas wypuścił z klas w ciągu dnia, także wszyscy się czujemy jak na wagarach, nie? Ale jest dobrze, jest beka. No i co? Zobaczymy później, odezwę się później. W każdym razie zapraszam do dalszej części vloga. What did you say? Luxury ship. You know. Siemanko. Właśnie wróciłem z akademii, mieliśmy jeszcze zajęcia na dole, na siłowni jest 6.30, do 7.00 mamy obiad i za godzinę musimy być znowu. Także muszę zapierdalać, dostałem statek, znaczy jeszcze nic nie jest pewne, ale wszystko wskazuje na to, że jadę na statek 6-gwiazdkowy luksusowy cruiser. Mały, ale bardzo prestiżowy, mega bogaci ludzie. Ale muszę zrobić do tego jakiś test, dodatkowy jakiś trening, luxury training. I muszę zrobić jeszcze jakieś tam bezpieczeństwo wodne. A mamy dzisiaj zajęcia do 22, a muszę to zrobić do końca dnia. A jeden trwa 2 godziny, także jest to po prostu niemożliwe. No ale będę siedział w nocy z laptopem i kminił, także tak to wygląda. Dostałem paczuszkę od Muscle. Kurwa, jesteście niesamowici. Dziękuję bardzo, ratujecie mi dupę nawet na końcu świata. Także zobaczymy co tutaj mamy. Co do statku, to może jeszcze nie będę żadnych szczegółów podawał, bo wszystko może się zmienić. Szybko to wam rozpakuję i lecę na obiad, bo jestem piekielnie głodny. Także widelec, bo nie mam noża. Pokój 416A. YMCA. A, ktoś tu grzebał. Zobaczymy. Znaczy ja wiem co tu jest, ale wam pokażę. Generalnie powiem wam tak. Z dietą będzie różnie, ale na szczęście dzięki naszemu wspaniałemu sponsorowi mogę chociaż zadbać o ten aspekt w jakimś stopniu. Także tu jest białko. Nie będę tego rozpakowywał na razie, tylko wam pokażę co tu jest. Tu jest drugie białko. Trzecie białko. Tutaj są jakieś witaminy, jedne, drugie. Trzecie. I czwarte.
kolejne białko i ostatnie białko. Czyli tak to wygląda, zaraz mi to wszystko spadnie, także nie będę tego rozpakowywał ani nic z tym robił. Dziękuję bardzo Muscle Zone za wsparcie, jesteście mega. I pamiętajcie, z kodem Sensu macie zniżkę 7% na produkty na Muscle Zone. Nawet na końcu świata lecę na obiad. See you. Jak jutro będę miał trochę czasu, to opowiem wam więcej o statku. W każdym razie siłownia jest wielkości tego pokoju, nie? Także jak wrócę ze statku, to nie śmiejcie się ze mną, będę pewnie szczurem jak nigdy, nie? Myślę, że największe handle na tej siłowni będą jakieś 18. No ale nic, nie jestem tutaj po to, żeby rozwijać się sylwetkowo, tylko po to, żeby rozwijać się życiowo, bo to jest chyba jednak ważniejsze, co? Lecę na obiad. See you. I'd live them all the same. 'Cause I'm scared of all that I don't know. 'Cause I want it all, but all of it ain't gold. And I'm scared, but I know it's not for long. 'Cause I'm learning what I should have long before. Light into the darkness, and all we are is time that's counting down, and all we are is falling through the spaces in between, endless flight, a lifetime in repeat. Circles. Generalnie jesteśmy na Piccadilly Street. Jest to gdzieś w centrum Londynu, a co w ogóle robię w Londynie i jak ta cała historia się potoczy, to opowiem wam za chwilę. A tak naprawdę to tu jutro. Dobra, także jesteśmy w Five Guys i zrobiłem głupotę ogólnie. Wydałem 15 funtów na to, a jest tu tak naprawdę trochę frytek, burger, napój, orzeszki. Patrzcie, jak to wygląda. Że 15 funtów, czyli jakieś 70 zł, kurwa. Ja jestem spłukany teraz, nie mam kompletnej kasy. No ale nic, zjem to i będę się cieszył. Przynajmniej mają Sprite'a o smaku... Nie wiem, Sprite'a zero chyba w 10 smakach. Zaraz wam pokażę. Jem i tyle. I was like, what?
just time that's counting down. And all we are. Dobra, także jak widzicie, jestem już w domu w Polsce. Powinienem być za 4 dni w Nowym Jorku na moim statku, ale niestety pewne okoliczności wpłynęły na to, że nie mogłem wyjechać w tym terminie. Moje wyniki badań były niepokojące dla lekarza, któremu płaciłem 150 funtów, kurwa, za każdą wizytę. Zostawiłem tam was 600 funtów na tego lekarza. I koniec końców powiedział mi, że nie mogę nigdzie pojechać. No. Także widzieliście przed chwilą na nagraniu, jak bardzo się cieszyłem. Dzisiaj już jest wtorek. W niedzielę wróciłem. W piątek dowiedziałem się, że nigdzie nie jadę. A w sobotę byliśmy w tym Londynie. Że naprawdę no, był to dla mnie duży cios, nie? No w każdym razie, jaki jest plan teraz? Plan teraz to poprawić wyniki badań. Dowiedzieć się, czy na pewno wszystko ze mną ok. I jeżeli uda mi się poprawić wyniki badań, no to chciałbym jeszcze raz spróbować. No bo nie chciałbym się poddać tak łatwo. Bo widzę, że wielu z was też było ciekawych, jak ten vlog się potoczy i na pewno nikt, a w szczególności ja, nie chciał takiego zakończenia. Cóż, życie już nieraz udowodniło mi, że zawsze przed finiszem, przed jakimś osiągnięciem jakiegoś celu, chociaż to tak naprawdę dopiero byłby początek drogi, ale zawsze przed osiągnięciem jakiegoś celu coś się dzieje, jakieś problemy wyskakują po drodze. I nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo mocno to przeżyłem. Aż sam nie wierzyłem, że tak. No tak naprawdę wróciłem do domu bez kasy, bez pracy, bez tak naprawdę swojego mieszkania, które jest teraz wynajęte na rok i też nie mogę no, powiedzieć ok, wyprowadzajcie się, zresztą nawet bym nie chciał, bo nie mam kasy, żeby się utrzymać. Wszystko, co miałem, zainwestowałem, nawet trochę pożyczyłem. No nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli. Nie chcę was tutaj demotywować, bo przecież wszyscy są fit motywatorami i tak dalej. A teraz ani jestem fit, ani nie jestem motywatorem. Jestem po prostu Tomix. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was mnie zna od tej strony ludzkiej. I naprawdę uwierzcie mi, że przez te 3 tygodnie w Londynie dawałem z siebie wszystko. Wypruwałem sobie żyły i teoretycznie to się opłaciło. Dostałem naprawdę dobry statek. Dostałem jeden z najbardziej luksusowych statków na świecie. Silverwind, możecie sobie wygooglować, jaką trasę ma ten statek. Przepływa przez centrum Londynu, przez centrum Amsterdamu, bo jest malutki, ale jest naprawdę bardzo luksusowy. 6-gwiazdkowy hotel, gdzie byłbym jedynym trenerem na statku. No ale... No ale nic, trzeba żyć dalej i mam nadzieję, że uda mi się dopiąć swego. Trzymajcie kciuki, dajcie łapę w górę. Pamiętajcie, że na naszym sklepie Sensu.eu dalej można kupić nasze wspaniałe ciuchy. Szykujemy nowe rzeczy. Mam na szczęście teraz trochę czasu, żeby się z chłopakami spotkać, omówić bluzy, czapki. I mam też pomysł na coś mega, mega, mega nowatorskiego. Coś, czego nauczyłem się właśnie na moim kursie. Chciałbym to wprowadzić do Polski, bo tego tutaj nie ma. No ale zobaczymy, jak będzie z czasem. Także dajcie łapę w górę, skomentujcie i trzymajcie się, no. Będzie dobrze. Pozdrawiam.